ktoś z was kiedyś ciągnął linę? W zawodach występował? Ciągnęliście linę? Jak jest? Niechby nawet mały stanął. Będzie decydował ten kawałek siły, który mały dołoży. Byleby ciągnął we właściwą stronę. Najlepiej po linii prostej. Nie wiem, jak tam fizyka mówi, może by trzeba na pewien sposób jakimiś tam zygzakami, takim bajdewindem. Halstaki ze strony, ale istotne, że kierunek musi być zachowany. Nie może, jak nie ciągnie, to lepiej, żeby go nie było. Stanowi zawadę. I my dzisiaj musimy z naszej strony dołożyć cząstkę do zwycięstwa nad modernizmem w nas, bo to jest pokonanie liberalnego serca. Tu jest dramat, tu się rozrywa dramat. Dramat nie rozgrywa się na zewnątrz. Dramat się rozgrywa we mnie, Adwentu. Czy Pan Bóg przyjdzie do mnie i przeze mnie, przyjdzie do wielu ludzi? Czy moje słowa, moje czyny będą jasne, czyste, czy będą tak jak faryzeusza pana Narcyza Kamińskiego? Gdy będzie Panu pluł w gębę, niech się księża dogadają, ale jednocześnie Panu ręki nie poda i powie, nie mamy o czym rozmawiać. Prezes prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Katolickiej imieniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, który stowarzyszenie traktuje jak swój folwark. Moje jest! Już słów brakuje, żeby nazwać takiego pachołka, śmiesznego. Jego mądrość najlepiej wyrażają te postawione na sztorc włosy, jak służy do mszy. Głupszy jeżniż ministrant siódmej klasy, który by takie rzeczy robił, bo tamten w siódmej klasie jest, a ten dzieci będzie za chwilę w siódmej klasie miał. Piękniś, żebyś to rozumiał, to rozumiała czcigodna, masz się zastanawiać o życiu, Pana Boga o znaki prosić. Nie można mieć przewrotnego serca wobec Boga i wobec ludzi. Po co organizatorzy nie przypominali o wczorajszym spotkaniu, że przecież nie przepraszali, że zmieniają program, bo jest niedziela i ksiądz Małota śpieszy się na pociąg, a jeszcze musi obiad z panem prezesem zjeść. Bardzo przepraszamy, ale już dzisiaj pytań nie będą. Tylko na papierze jest druga tura, spotkanie otwarte, pytania, a ksiądz wyjeżdża i sam mówi, że się śpieszy na pociąg. Po co? Bo po pierwszym dniu w sobotę najprawdopodobniej już im pytania są niewygodne. Mówię im, bo nastąpiło sprzymierzenie. Ksiądz Małota i pan Narcyz Kamiński. Po wygłoszonych naukach rekolekcyjnych, zwróć uwagę, rekolekcje nie zaczynały się hymnem do Ducha Świętego, a zwykle jest. Oczywiście, nie wzywając Ducha Świętego, nie, że nie wzywamy. Wzywamy, ale jest znak. No i konkretna modlitwa, bo to nie znak. Przyjdź Duchu Święty. I po odbytych naukach ksiądz rekolekcjonist nie szedł do pustelni. Nie szedł przed tabernakulum. Tam nie było w szkole tabernakulum. Wsiadał w samochód pana Narcyza, farbowanego lisa, który nie ma serca katolika, rozumu prawego katolika, tylko jest przedsiębiorcą. Ojciec Rydzyk w świeckim wydaniu. Usprawiedliwia go, na żonę zarabia. To niech firmą zarabia, a nie prywatnym stowarzyszeniem. Prywaciarz. Ksiądz Małota z nim. My wszyscy razem. Pan Narcyz Kamiński ma obrzydliwe, przewrotne serce. Ksiądz Dariusz Kowalczyk też. Strachliwe. Nie widać tego na tej sztywnej twarzy, która się nie uśmiecha, bo w okolicy pojawił się ksiądz Michał albo wierni z Wronieckiej. To my jesteśmy co? Goje? Psy?
A oni wybrani? Talmudyczne Żydy? Czy kto? Bo występują jako wierni tradycji katolickiej, stowarzyszenie prywatne. Ale kogo? Katolików to nie prywatyzna jest. To jest Kościół Boży.